Dzień dobry, witam. W poranku sobotnim faceta, który zaczyna, powiem wam, coś tam żyć, coś tam zaczynam kumać. W 6. roku niepicia. Przegnam więcej, syna i ducha świętego. W 6. roku niepicia zaczyna mi coś tam się przejaśniać, że są takie momenty, że ta jasność jest ponad wszystko. Nie? Że to jest piękniejsze jest to niż wszystko inne. Także kochani, nie jest źle. Napijemy się łyczek. I jedziemy na zbiórkę. Po co? Słuchajcie, jest to czynność. Ja na przykład mógłbym gdzieś chodzić na basen. Mógłbym chodzić na spacery. No ale nie za bardzo, bo z tą kolanem. No ale na rowerze nawet się przyjechać. Nic mi się nie chce. Ale na tą zbiórkę wieście mi. Kiedyś to myślałem, że to dlatego, bo ja tak świetnie dobieram słowa, takim mówcą jestem. Ale później jak się dowiedziałem, ilu ludzi w ogóle mnie nie trawiło przez ten czas, co mi się wydawało, że taki świetny jestem. Dopiero do mnie doszło, ile ja głupot gadałem. I najgorsze to teraz, wiecie, jak widzę nieraz, ktoś mnie tak denerwuje tym swoim jęczarstwem. No, albo tutaj, no, nikt nie wie, kto ma pierwszeństwo. Bo ja już wiem, od jakiegoś czasu wiem, ja już się denerwuję, wiecie. To nie o to chodzi. Także przychodzi czas, że coraz bardziej, coraz lepiej się czuję. Łeb zawsze leci gdzieś tam. Jej, to już facet tak ma. Że musi się oglądać za kobietami. Jak ten stary taki jeleń wylniały, no patrz. Może by tu jeszcze jakąś tam samicę do statka dopisać. Ale kobiety też chyba, no kobiety też chcą być podziwiane, no, się po to tak ubierają. Założy lajkry na tą dupinę, no to przecież chciał, nie chciał. Facet się po prostu obejrzy. Nie? No i tak to jest. No i widzicie, i cały kontekst mi tej wypowiedzi. No i co? Jadę rano właśnie po to, żeby zrobić działanie. Bo jak usiądę, słuchajcie, w domu i zacznę się zastanawiać, albo wchodzę w te swoje lęki, no to jest kaplica. Thank you.
dzisiaj jest taki temat. Na jakim etapie, który krok mi najciężej sprawia największą, to słuchajcie, jaką trudność mi sprawia. I u mnie to jest tak, że ja zawsze zapominam, że to on jest jedyną tą, on jest jedyną władzą, jest i tym całym reżyserem, nie? To on reżyseruje to przedstawienie, nie ja, nie? Moim zadaniem jest tylko wykonać działanie, nie? Czyli rano się pomodlić, przede wszystkim o kierunek. Boże, daj mi kierunek, nie? Nakieruj moje myśli, poprosić. Medytację, poczytać tych książeczek, wykonać te dwa telefony minimum do innych i to jest chwacit. To jest to, co ja muszę z rana zrobić. Jest szansa, że jakoś mi się to, ale nie w ciągu dnia też, nie zapominać o tym, że to on jest tym władcą, tym zbawicielem ciemności. To dzięki niemu jako tako dobrałem leki, znalazłem niezłego psychiatrę, trzech psychologów już miałem, słuchajcie, trzech psychologów. Do jednego chodziłem prywatnie, teraz mam dwóch na NFZ, na terapii. I też znakomicie mi pomagają. To dzięki nim zrozumiałem istotę 11 kroku, słuchajcie. Tam jest napisane, dążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem. Jakim Bogiem, słuchajcie, jakim Bogiem, gdzie tu szukać, no, w kościołach, na jakichś świętych miejscach, w górach, może w niebo polecieć, nie, wiecie gdzie go znaleźć, właśnie w was, to co ja dzisiaj do was mówię, to może do kogoś to dotrze, tak jak do mnie doszło po 40 latach, że ten Bóg jest w nas, w tobie, w drugim człowieku. Ja go tu mam szukać. Powinienem zadzwonić rano do kolegi. Słuchaj, a może cię zawieźć na meeting? Zapomniałem. Teraz już nie zdążę. To jest ta istota tego całego tej więzi, tego kontaktu z Bogiem. Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem. Jakkolwiek go nie rozumiem, jakkolwiek go nie pojmuję, to szukałem i szukam tej więzi. A daleko nie trzeba szukać. To trzeba być miłym dla drugiego człowieka chociaż. W czymkolwiek mu pomóc. I to już. I już masz więź z Bogiem. Słuchajcie, to tak działa, jak normalnie woda święcona. Współczuję tym na tych motocyklach. Nie wiem, w co oni są poubierani.
ubrani. Ja nie mam takich strojów, żeby tak się ubrać i dać radę. Czyli największą trudność mam z trzecim krokiem, z powierzeniem się. Zapominam, mówię wam, w ciągu dnia próbuję sam to rozwiązać, tak jak ten jutrzejszy koncert. Koncert, no to jest posłanie ma być. Mamy nieść posłanie innym alkoholikom i stosować zasady wszystkie. I ja na przykład zapominam stosować to, że to on zrobił tak naprawdę ten koncert, nie ja. Jest wiele trudności, których wam nawet nie mogę powiedzieć. Tak to jest skonstruowane. Ale powiem wam, że nie czuję, żebym ja to organizował. Ja na przykład tak myślałem, jak ja zagram. A tutaj wczoraj do mnie chłopak mówi, nie? Czy ja mogę zagrać na tym koncercie? No na dole już powiedziałem Piotrkowi, że tam nikt nie będzie grał z wyjątkiem Kuby może. Kuba może solówkę jakiś zagra. Ale ten... Nie tak myślę, mówię zaraz, że może zagrać na mszy ze mną. Ja tylko śpiewam na uwielbienie jeden utwór, oczywiście to do słów Krzysia Krawczyka. To co śpiewałem w kościele we Frankfurcie, to śpiewam tutaj. I tutaj dziwny paradoks. Szukasz Boga. I tam jest napisane: Bóg czyni dla nas to, czego sami dla siebie nigdy nie byliśmy w stanie uczynić. Słuchajcie, i mnie poprosił Wojtek, żebym ja zagrał na mszy. Ja, żebym zagrał dla facetów, którzy tam gitarę mają w małym palcu. I zaśpiewał do ludzi, którzy są znani, bo to tam przychodzi taka śmietanka towarzyska. Towarzyska, no... No tak, no tak, czy wiecie. Ludzie, którzy są artyści, muzycy, aktorzy. Celebryci to się mówi, tak? Celebryci. Ja mam do nich, dla nich zaśpiewanie. Co ja mówię, tam na ten, nie jestem specjalnym gitarzystą, bardziej kiedyś zawsze byłem wokalistą. No i co? I poproszę cały kościół, żeby te za mną zrobił. A ja zaśpiewam, no. A ten, a Adaś zagra to na gitarze. I to jest... No i dobrze, i facit. I niech się dzieje. Wola nieba. Z wolą nieba zawsze się zgadzać trzeba. Ale fajny samochód. Samochód, co? Stały monitoring. Ilos. Porsche. Kochani, jesteśmy, moje myszki kochane, dojechaliśmy, teraz trzeba zadzwonić do Piotka, papaja, a my jesteśmy, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a ja was pokrzepię. Jak myślicie, kto to powiedział? No i o to chodzi. Ale pamiętajcie, że po tych relacjach z ludźmi i tak dalej, no właśnie, czy tylko się zatrzymać na pomocy ludziom i tak dalej, a zapominać o tym, poprzez którego to wszystko jest w nas? No piszcie w komentarzach. A jeszcze ten, jakie miałem trudy w tym podczas moich tych chlania, to wam powiem, czy miałem delirium, a mamy słuchowe i zwidy. To zwidy, tak jak tutaj Zbyszek mówił, też miałem. Kiedyś widziałem psa wilka, który stał i widziałem. Widziałem tego psa. Natomiast miałem omamy słuchowe. Bardzo często denerwowało mnie to, nie? Słyszałem różne dźwięki. No i delirium miałem. Biegałem po osiedlu nago. Wchodziłem do sklepu, brałem alkohol i wychodziłem. Dobrze, że tam ktoś mnie znał i zapłacił za ten alkohol. Że kochani, wszystkiego dobrego, do zobaczenia w realu. Jutro spotykamy się o 11, msza o 12. Zobaczymy, kto przyjdzie do Dolnego Kościoła. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Oczywiście to nie tu, na ulicy Dewajtis 3, w podziemiach Kamedulskich. Cześć.